Kochani, zanim zaczniemy dzisiejszy odcineczek, chciałabym serdecznie podziękować dla mojego widza Calvadosa ze względu na to, że na moje urodzinki szykował mi niespodziankę i okazało się, że tą niespodzianką jest niesamowity prezent. Zrobił mi intro nowe do Simsów, dlatego słuchajcie, podziwiajcie teraz, zobaczcie jakie jest śliczne. No i dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie, czy Wam się podoba. Mi osobiście bardzo, także Calvados, jeszcze raz wielkie dzięki za te intro. Naprawdę zrobiłeś mi bardzo miły prezent, bardzo miłą niespodziankę w ten sposób. No i cóż, nie przedłużam, przejdźmy już w końcu do odcineczka. Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku chciałabym Was poinformować, że niestety tyle pozdrowionek nie będzie. Co prawda na streamkach wpadło nam sporo nowych osóbek, no ale nie zostawiły komentarza hashtag dzwoneczek, także no niestety pozdrowionych nie będzie, ale jeżeli ktoś z tych nowych osób jest, albo jeszcze po prostu na ten odcinek nowy ktoś wpadł, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia właśnie o każdych nowych odcinkach. I właśnie jak zostawicie taki komentarz, hashtag dzwoneczek, to wtedy najzwyczajniej w świecie po prostu lądujecie w takich pozdrowionkach. No i jesteśmy po małej metamorfozie naszej simki, także mam nadzieję, że Wam się podoba. Co prawda to jest tylko na upalne dni strój, ale słuchajcie, odnaleźliśmy tego jednego. Mówiłam Wam przy okazji właśnie przy okazji remontu mieszkania, że on już mi stał się dorosłym i stwierdziłam, że no słuchajcie, takie ciacho chcę z moją simką zeswatać i myślę, że z tego to coś wyjdzie fajnego, także uwaga, uwaga. Jak widzicie, moja simka nie owija w bawełnę, ale wydaje mi się, że mu się spodobało. No i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ich rozdział. Także wkrótce zobaczycie ich mieszkających razem w moim ukochanym budynku. I tutaj mam na myśli, słuchajcie, ten domek, który aż dwie części powstały na jego temat. I no, macie tutaj link teraz do pierwszej części tutaj w rogu. No i już nie mogę się doczekać. A ci, którzy się zastanawiają, co się stało z tym mieszkaniem, to pewnie przegapiliście streamka dotyczącego właśnie tego remontu i troszeczkę w tym mojego udziału, troszeczkę Zacik też pozmieniał, poprzestawiał, pododawał. Także mam nadzieję, że taki miks tutaj, że tak to ujmę, Wam się podoba. No i mamy w zasadzie małe takie zlecenie, jeżeli chodzi o pracę. I też nas poproszono o wysłanie jakiegokolwiek filmu lub użycie drona. Także coś tam nagramy. I w zasadzie to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Przepraszam. Także tak, jak widzicie, jest niezły bajzel tutaj. No
nagramy taki vlog. W międzyczasie, czy ktoś z Was jest tutaj, kto ogląda całą serię od pierwszego odcinka, dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, czy są tacy widzowie. To się zdarza, ale nie zawsze dostaję o tym informacje. Ciężko to wyhaczyć, także dawajcie mi koniecznie znać. Jeżeli jest taka osóbka, to dziękuję za to bardzo serdecznie. No i jak widzicie, nagrywamy ten filmik, żeby dostać jeszcze pieniądze za współpracę, za ich reklamę. I jeżeli chodzi o właśnie tego Pawła, to Paweł... jeszcze nie jest wszystko przedstawione. Przede wszystkim jest aktywny, jest ambitny i z tego co pamiętam wesoły. A jeżeli chodzi o karierę, to jest sportowcem. Także tak wygląda nasza simka, tak w ogóle po metamorfozie, zaraz zobaczycie. I zanim pójdziesz spać, to na szybciutko zmontujesz filmik i go wyślesz. Także tak, to jest po metamorfozie strój. Wydaje mi się, że już taki bardziej elegancki, tamta kiecka. No, już zaczynała mnie denerwować, miałam jej dość. Zrobiłam to, no bo to było, wiecie, z dodatku, nowość i chciałam troszeczkę nią pochodzić. Ale jak widzicie tą simkę miliony razy w tym samym ciuchu, to już czasami dobrze wiecie, że się nudzi. O, biedny piesio potrzebuje uwagi. Pobawmy się, przytulmy i wyślijmy filmik. Zdrzemnijmy się. No i super, dostaliśmy 100 i jeszcze przyjdzie jako wiecie, jako ten tantiem, czy jak to się nazywa. Też będą przychodzić codziennie pieniążki. Także fajna sprawa, o której masz jutro przesłuchanie. O 9:00, czyli już niedługo. O, niemożliwe, moja simka urodziny. Czy tylko ja od razu pomyślałam o tym, że niedawno były moje urodziny? O jejku. Zobaczmy. O, dosłownie ma urodziny. I jaki będzie, w jakim wieku będzie? Będzie dorosła. O, no to idealnie pasujesz, słuchaj, do Pawła. Też jest świeżo po urodzinach. Także no słuchajcie, ona zje, pójdzie na przesłuchanie i trzeba będzie jej zrobić imprezę urodzinową, no bo ja inaczej tego nie widzę. Także już wiemy, o czym będzie kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie o imprezie urodzinowej. Także super. Także idź kochana na przesłuchanie i słuchajcie, widzimy się po przesłuchaniu na imprezie w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Pewnie wyszedł króciutki, ale mam nadzieję, że dla Was wartościowy. Także zaspoilerowałam Wam, jak to w danym momencie będzie wyglądać, że po pierwsze będziemy, słuchajcie, mieli przeprowadzkę, po drugie będzie też odcinek urodzinowy. Także mam nadzieję, że wszyscy są za i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że wyrzucę w odstępie najkrótszym jak się da, bo chcę, żeby seria ruszyła ładnie z kopyta, żebyśmy ją wybili na najwyższy poziom sławy i wtedy seria się po prostu zakończy. Także to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś pytania lub się nad czymś zastanawiacie przy tym nowym dodatku, przy byciu gwiazdą, to zostawiajcie takie pytanie w komentarzach, ja bardzo chętnie Wam odpowiem. Mam nadzieję, że takie komentarze się pojawią. No i słuchajcie, no do zobaczenia, pa, pa!